Dzień dobry, kochani, witam w kolejnym vlogu, vlogmasie na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj mamy poniedziałek, jest tydzień, zaczął się praca, normalne sprawy, więc rano już byłam w studiu. I teraz przyjechałam po Kostka, bo Kostek dzisiaj nie jest w przedszkolu, ma jakiś kaszel, coś się do niego przykleiło, dlatego też został z dziadkami. Idę teraz po niego i później jedziemy sobie na zakupy. Muszę odebrać prezent urodzinowy dla Dominika, który zamówiłam i okazało się, w ogóle tak się zastanawiałam, czemu on nie przychodzi, czemu nie przychodzi, zamówiłam do sklepu. Okazało się, że dostałam wcześniej SMS-a, musiałam go przeoczyć. Dzisiaj dostałam ponownego, że dzisiaj ostatni dzień na odbiór tej przesyłki, więc muszę koniecznie tam iść. I mam zamiar jeszcze iść do Pepco i troszkę tam kupić jakichś różnych dekoracji do mojego studia, jeżeli chodzi właśnie o takie dekoracje świąteczne, grudniowe, zimowe, żeby fajnie już przystroić to miejsce. Dobra, zabieram Was ze sobą na ten dzień. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. I idziemy. Tutaj mam, jak się odwiąże czapkę. Ej, tutaj idziemy czy tu? Wiesz co, w tą stronę. To? Tutaj, w tą. To? Tak, idziemy odebrać prezent dla nas, dobrze? W porządku? Jakie ładne klapeczki znalazłeś. To są reniferki. Śliczne. Nie, dzisiaj nie, ale ładne, bardzo ładne znalazłeś. A zobacz, tu są kurteczki dla piesków. Gdzie? No tutaj. Tu? No, tu jest kurteczka dla pieska. Widzisz, tu piesek jest narysowany. Widzisz to? A tu? To też dla pieska kurteczka. A tu? Też. Fajne? A to co to jest? No, taka nagłówka, żeby mu zimno nie było, taka czapeczka. Ekstra, co? To. Jedziemy do góry? A! Uwaga! Nie bój się, no co ty? Hops, schodzimy. 3, 2, 1. A! Kto mnie tak ciągnie? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze? Tak, ale widzisz? Zobacz, odebraliśmy prezent dla tatuśka. Jest tutaj schowany. Bardzo ładne torebki prezentowe mają w tym edycji. A teraz na chwilę, pokażę Ci w domu. A teraz na chwilę, tylko nie możesz mu powiedzieć. Musimy ciszyć, bo to niespodzianka, ok? Dobra? Co to jest? No to później. A teraz kupimy jakieś świąteczne ozdoby do studia, dobra? To Ci się podoba? No bardzo ładne, masz rację, piękne. Obejrzymy jeszcze inne, dobra? Taki samochód świąteczny? Pokaż go. No bardzo ładny. Ostrożnie. A gdzie to było? Nie wiem. Nie wiem, skąd to wziąłeś. Tu bardzo ładne w Sinseju komineczki. No nie wiem, tam gdzieś odłóż. Tu taka piękna świeczka. Może też wezmę do salonu. Ile kosztuje? 30 zł. Już idę zobaczyć, gdzie to było. Masz? Nie mam. Może tutaj, kochanie, może stąd wziąłeś, co? Tu odłóż. O, super. Nie, a poczekaj. Nie tu. Tak? Gdzieś indziej? Tutaj! Mama! Zobaczcie, jakie takie skrzyneczki na listy są w Sinseju. Takie, ta kosztuje 30 zł. Otwarła mi się. Tak, super, piękny kominek. Piękny go gdzieś. Takie, albo jeszcze są. Super wyglądasz. Pięknie. Albo jeszcze są takie, tylko czerwone. Mama. Tak? Kupimy? Na razie oglądamy, dobrze? A później zdecydujemy. I jeszcze gdzieś widziałam. A tu są jeszcze takie, ale drewniane. I od góry wrzucamy listy, taka skrzyneczka. Już, kochanie. I ta kosztuje 45 zł. No bardzo ładna gwiazdka, Kostisiu. Prześliczna. Tu taka dekoracja z domków. Też bardzo ładnie wygląda. Dobra. Mama! Co tam? Świeczuszka taka ładna, malutka? Bardzo ładna.
najbardziej podoba mi się ta piżama. Ona kosztuje, to jest długi rękaw i długie spodenki. I ona kosztuje 69 zł, bardzo ładna. I druga piżamka, która najbardziej mi się podoba z Cincinnati, to jest właśnie ta. Takie męskie trochę majtki, ale bardzo fajne. I ona kosztuje 49 zł i na pewno którąś z nich sobie kupię. Bardzo, bardzo polecam Wam również te klapki Sinsay, je mam tylko w odcieniu szarym i są mega. 25 zł. Super! Ekstra! Fajne, co? Co chcesz zabrać? To. To? Sprawdzimy, ile kosztuje, daj. Analizak. 8 zł. Pokaż, jaki ojag on wygląda. Ale to jest taki na choinkę do zawieszenia, wiesz? Dlaczego? No bo to jest taka bombeczka na choinkę. Co, chciałbyś taką bombeczkę choinkową? Tak? Właśnie opuściliśmy Sinsay. Zakupy zrobione. No i mam już prezent dla Dominika mikołajkowy, więc z głowy. Piżamki, ja zawsze albo piżamki, albo majteczki, albo skarpetki. Jeszcze tylko dla chłopców muszę coś wymyśleć, ale tutaj... Nie, nie wolno tak! Ale tutaj w Sinsayu nie było na nich rozmiaru, więc poszukam w Pepko jakiś ze świątecznym akcentem. Może Kostysiowi dorzucę jakieś autko, bo on lubi. A teraz idziemy zobaczyć, czy w czy tutaj w sklepie obok jest, są już pociągi, takie wiecie, rozłożone, taka dekoracja świąteczna, bo Kostyś się napędzie. Prezent dla Dominika na urodziny jest, dla Franka też już mam pomysł, znaczy pomysł, no od nas już jako taki prezent dostał, bo to był ten wyjazd, tak, BMW, wyjazd do Warszawy. Dla Dominika prezent mam, na święta dla Dominika prezent też już mam, jeszcze kostek tak naprawdę został, bo dla Franka też już wiem co. No i mikołajkowe prezenty też zaczęłam już gromadzić, pokażę Wam w domu jeszcze jakie kupiłam dekoracje w Sinsayu. A teraz idziemy jeszcze zobaczyć, jakie tutaj w sklepie są dekoracje. Bo Kostek pooglądał. Zobaczymy, czy jest pociąg, tak? Co chcesz kupić? To. Takie ci się podoba? Mama już ci kupiła lizaka i tę opaskę. A to też jest bardzo ładna. 38 zł. Same? Tak? Zawsze pytacie mnie o tą bazę, której ja używam i przy której która trzyma się moich paznokci. I to jest właśnie ta baza proteinowa, baza kauczukowa. To jest najważniejsze, żeby było napisane, że to jest baza kauczukowa. I one są naprawdę boskie. Zobaczcie, tutaj jest ich sporo. Ja sobie ostatnio kupiłam dwie, więc dzisiaj nie będę brać. Ale to są najlepsze bazy, które po prostu trzymają się moich paznokci, a żadne inne nie chciały. No i kolorki też są całkiem spoko. Koniecznie, Kostek, musimy posprzątać w samochodzie, wiesz? Już? No nie, teraz to jedziemy do domu gotować obiady. Ale... Może jutro? Nie wiem, jak się wyrobimy, wiesz? Teraz musimy jechać, zrobimy spaghetti, tak jak sobie pan Konstanty zażyczył. Będzie spaghetti. Pomożesz mi przygotowywać obiad? Tak. Naprawdę? Bardzo się cieszę, panie pomocniku. Pomógł mi pan zrobić zakupy. Pomógł mi pan wpakować zakupy. Tak? Ojejku, ale słońce razi. A teraz pomoże mi pan zrobić obiad. Prawda? A jak się czujesz? Dobrze. Później pójdziemy po obiadku do lekarza. Dlaczego?
bo mówiłam cię do pani doktor, żeby cię osłuchała, bo masz kaszelek troszkę. Zobaczymy, co pani doktor powie. Może to nic groźnego, może tylko wystarczy troszkę posiedzieć w domu, poodpoczywać, wypić dużo herbatki z malinkami, tak? Super, bo nie idziesz do przedszkola. Super, bo nie idziesz do przedszkola? Tak. A, ty lubisz, jak masz przerwę od przedszkola, tak? Zaraz ci pokażę. Daj na chwilkę. Uwaga, 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 uwaga. Bardzo proszę, papryczka w tą i teraz kroisz tak. O, dobra. No. Tak? Mhm. I kroimy. Uważaj na baluszki. Tak, tu, o. No. Ciach. I ciach. Ej, 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 nie tak szybko, nie wydurniamy się, to jest nożyk. Też Kostisia zakup 15,99 i to jest opaska reniferka dzwoniącymi uszkami, tak? Tak jest. I teraz uwaga, kolejna rzecz. Tutaj mamy świeczuszkę. To jest świeczuszka, która kosztowała 10,99. Taka świąteczna, czerwona, tutaj z laską. Jak pachnie? Git. Git? Ładnie? Jak tarta wiśniowa. Ładnie. Myślę, że po odpaleniu będzie wyglądać fajnie. Co my tu dalej mamy? Uwaga, taką gwiazdeczkę to już jest dekoracja. Ale to ja. Ty wybrałeś też? Mhm. To jest dekoracja do studia. Zresztą ta lampka, ta świeczka też będzie do studia. Taki domek. Ten domek kosztował 13 zł i do niego wkłada się świeczuszki, znaczy świeczuszki albo te takie malutkie LED-owe światełka. Dokupiłam te światełka w Sisseju 10 zł i już wiem, że przepłaciłam. Chyba po 6 ostatnio kupiłam. Więc tak, tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze zakupy Sisseyowe. Natomiast jeżeli chodzi o to, co kupiłam w Warszawie w Twinkle Candle, to wybrałam dwie świeczki. Jeszcze Wam tego również nie pokazywałam. Byłaś, 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 byłaś. Co? Co? Wybrałam dwie świeczki, te w mniejszym rozmiarze, bo stwierdziłam, że wolę kupić dwie różne i zobaczyć, jak będą pachnieć po odpaleniu, jak ten zapach w ogóle będzie się utrzymywał, czy będzie fajny. I wybrałam dwa zapachy, tak naprawdę nie świąteczne, ale które najbardziej mi się podobały. I był to Wedding Day. Jest przepiękny ten zapach, naprawdę jest przepiękny. A drugi zapach to lawenda. Co śmiesznego? Co ty robiłaś mi śmiesznego? Otworzymy? Uwaga, zobaczcie, otwieramy świeczuszkę. Tu odłożę. Jak ładnie pachnie, pomachaj. O, tak ładnie pachnie. Pięknie. Tutaj mamy karteczkę pięknie, z instrukcją, jak dbać o tę świecę, żeby się pięknie wypalała. No a świeca sama w sobie wygląda tak, bardzo ładne czarne szkło, będzie mi pasować do studia, czarny z połączeniem z takim właśnie brzosowym. Pięknie pachnie, prawda? Okej, okay. To zamykamy. Ładzia, śladzia. Ładzia, śladzia. I jeszcze podam powąchać Kostysiowi Wedding Day, bo też nie... Nie wąchał jej jeszcze. I uwaga, mam nadzieję, że to się nagrywa. Ładnie? Ble. Nie podoba ci się? Mi się ten bardzo podoba. Bardzo ładna. Gdzie jest pilot? A co ty byś chciał? Jest co? Co? Skakające auto. O, to na pewno skakające to nie. To może mogę ci pozwolić jeden odcinek Psi Patrola albo jeden odcinek Binga. Psi Patrola. Psi Patrola, no, ale musisz po sobie jeszcze posprzątać swój deserek.
Okej? Okay? Krzysztof? No? Ten szeroki mówi. To ja nie wiem, który to jest, to ty mi musisz pokazać. Ja wiem. Ty wiesz? Dobrze. Byliśmy, tata już czekawał cię. Byliśmy właśnie z Kostkiem odebrać list z poczty, byliśmy też u lekarza. No nic tam groźnego nie, trochę będziemy się inhalować i tyle. Mam nadzieję, że przejdzie. Ale byliśmy na poczcie, odebraliśmy list i pani mówi... No, odebraliśmy i Kostek na końcu mówi coś tam, mamo, zobacz autko, bo wiecie, teraz dużo tego badziewia na poczcie jest. I pani mówi, mama? Ja myślałam, że to siostra, no taka młoda mama, aż mi się miło po prostu zrobiło na samą myśl o tym, że jeszcze ktoś tak mówi o mnie, że taka młoda jestem. A tu już niedługo trójka z przodu. No, ten dzień miał wyglądać całkowicie inaczej i ten vlog też miał wyglądać całkowicie inaczej, ale słuchajcie, ja dzisiaj rano odwołałam wszystkie zajęcia w moim studiu, bo po prostu zaczęłam się słabo czuć wczoraj wieczorem i o tyle, o ile nie ma tragedii, to tak bardzo mnie drapie w gardle, więc odwołałam wszystkie zajęcia, żeby zostać też z Kostkiem w domu, bo on jest jeszcze przeziębiony i idę dopiero po południu do studia. Robię ciepłą sobie herbatkę cały czas. Nie ma tego kocysia? Pomóc ci poszukać? Dobrze. A oprócz tego to pada niesamowicie śnieg za oknem, plus jeszcze auto mi się... Znaczy nie popsuło mi się, ale muszę mieć klocki w samochodzie, dlatego też nie mogę już nim za bardzo jeździć, bo już wszystko tam piszczy i w ogóle, więc kicha, bo myślałam, że podjedziemy sobie chociaż do Pepko i do Akszona. Jakie Pepko? No do Pepko myślałam, że pojedziemy i do Akszona, wiesz, żeby... Tam auta gdzieś... No, żeby zobaczyć sobie różne rzeczy na święta i tak dalej. Już myślą o Mikołajkach, ale... No, ale siedzimy w domu. Trzeba się wykurować do soboty, bo w sobotę Franie ma urodziny, wiesz? Co? No. Ale tutaj dziadek przyjdzie czy gdzie? U babci liczy gdzie? Tutaj. Tu? Mhm. No to Franiowy, no to ja Franiowy będę śpiewać. Co będziesz mu śpiewał? No, to co oni śpiewają? Czyli co? 100 lat, 100 lat. Będziesz śpiewać? No, tylko musimy wyzdrowieć do soboty. Musimy być zdrowi, pełni sił. Trzeba dużo ciepłej herbatki pić. Kurować się, tak? A wiesz co, będę muchał cię tuć, nie? Nie, słoneczku, zobacz, zima jest. Muchańce były tylko na twoich urodzinkach. Teraz jest zima, wiesz? Może Franek zabierze sobie kolegów na kuleczki tam na... trampoliny, wiesz, na park trampolin, może pójdzie sobie z kolegami w któryś dzień. A tutaj to przyjdzie tylko babcia i dziadek i będą takie małe urodzinki. Dlaczego? No. A co, a ty myślałeś, że będą dmuchańce, tak jak na twoich urodzinkach? Mhm. Chciałeś, tak? Dobra, idziemy poszukać kocysia? Tak? O, to chodź. Dzisiaj na obiadek marcheweczka z groszkiem, tu ziemniaczki jeszcze dochodzą i w piekarniku, uwaga, uwaga, tu mam pierś z kurczaka pieczoną, ale zaparowało. Jadę właśnie do mechanika, do studia, ale oddałam auto do mechanika i muszę wam powiedzieć, że w sumie to się cieszę, że to się tak skończyło, że wróciliśmy z tej Warszawy na spokojnie jeszcze, mimo tego, że już tam było coś słychać, to że to auto, wiesz, wiecie, dowiozło nas po prostu do domu, że te hamulce do końca działały, mimo tego, że pogoda była straszna, jak wracaliśmy, to tak strasznie padał śnieg, że po ekspresówce, słuchajcie, jechałam, nie wiem, wszystkie auta chyba jechały 60, max 80 na godzinę i nikt nie jechał więcej, bo każdy się bał. Naprawdę nic nie było widać, droga była biała, nie było nawet widać pasów na drodze, więc była masakra, więc mimo tego, że nie cieszę się, że przed świętami w grudniu no, czeka mnie jeszcze spory wydatek na naprawę samochodu, ale cieszę się, że to auto i tak dało radę i nas dowiozło, jesteśmy wszyscy razem, auto się naprawi i nie będzie dobrze. Jestem w studiu. Prawie straciłam głos.
jakoś, nie, po prostu tak mi siadło coś na gardło, że masakra, ale jestem już po porannych zajęciach, jeszcze tylko 2 godziny po południu przede mną i weekend. No i w weekend mamy robić te urodziny Franka, ale powiem wam, że nie wiem, jak to wyjdzie, bo Kostek jest przeziębiony i cały czas mu nie przechodzi i to już się ciągnie, zaraz będzie tydzień, bo gdzieś tam pierwszy kaszel pojawił się chyba w piątek czy w sobotę u niego, więc nie wiem jeszcze, zobaczymy, jak jutro będziemy się czuć i czy nie odwołamy tych urodzin, nie przesuniemy je za tydzień. Natomiast teraz jeszcze, jak jestem chwilę w studiu, to chciałam wykorzystać ten czas i postawić pierwsze świąteczne ozdoby tutaj. Ale co jest najlepsze, właśnie szukałam baterii i nie wiem, gdzie przysiadłam. Wczoraj kupiłam baterie w Actionie i kupiłam dużo tych baterii, żeby mieć na zmianę. I nie mam ich i nie wiem, czy przez przypadek nie wrzuciłam ich do kosza, rozumiecie to? Nie no, masakra po prostu. Jej, słuchajcie, jednak znalazłam te baterie, udało mi się je znaleźć, wsadziłam je tutaj do szuflady, a myślałam, że je wywaliłam. I proszę bardzo, lampeczki świąteczne już są zamontowane na ladzie, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. W tle będzie słychać Psi Patrol, ale no Kostuś ogląda bajeczkę, bo ja robię obiad i sprzątam, wyjmuję naczynia ze zmywarki. Powiem wam, że byliśmy jeszcze raz w Pepco i w Action. Ostatnio codziennie jeździmy do Pepco i Action, albo no, bardzo często. I chciałam pokupić jeszcze różne świąteczne dekoracje i chciałam też jeszcze kupić jakieś świąteczne kubeczki, ale powiem wam, że masa rzeczy jest po prostu już wyprzedana i rzeczywiście zaczyna robić się takie coś, że w ostatnim tygodniu listopada niestety już jest bardzo mało albo bardzo w dużej ilości przebrane są te rzeczy świąteczne. Jest niewielki wybór. Chciałam sobie kupić takie świąteczne szczęściereczki, żeby powiesić na piekarniku. Tego też już nie ma. Zobaczcie w ogóle, jakie mam siwe włosy. Masakra. Tutaj jakbym nie farbowała, to bym miała takie całe siwe pasemko. Ale idę już jutro do fryzjera, więc w końcu się doprowadzę trochę. Mam... Oj, sorki. Mam też nadzieję, że jutro nam już przejdzie totalnie. Będziemy zdrowi. I ja odzyskam głos. No i w sobotę te urodziny Franka się odbędą, bo jeszcze byłam w Actionie też po prezent dla Franka na urodziny. Co prawda jego prezentem był wyjazd do Warszawy i to wszystko, co tam robiliśmy, ale no stwierdziłam, że tak może trochę przykro mu będzie. Znaczy może nie przykro, no ale tak wiecie, w ogóle od dziadków i od tam wuja składają się na taki bon, 10 jazd konnych, 10 lekcji konnych, 10 lekcji jazdy konnej, taki karnet cały wykupują mu, więc to będzie super prezent dla niego, bo on tak naprawdę już o tych koniach mówił od tych kolonii, na których był i na których tam jeździł codziennie na koniach, ale jakoś tak nam zeszło, że jest prawie grudzień, no i jeszcze się nigdzie nie umówiliśmy. Więc to wszystko też przez to otwarcie mojej firmy i tak dalej, nie było na to wszystko czasu. A teraz jak już tak trochę to wszystko się zaczyna stabilizować, trochę, no to stwierdziłam, że to jest dobry czas. No i po prostu w ramach prezentu rodzinka złożyła się na ten karnet i super. No i chciałabym, żeby też coś tak dostał, wiecie, oprócz karnetu jeszcze coś tak po prostu do ręki. I kupiłam mu słuchawki bezprzewodowe w Action. On cały czas pożycza albo ode mnie, albo od Dominika, a tak będzie miał swoje. Ogólnie myślałam o kablu, no ale Franek mówił, że marzy o bezprzewodowych, no więc będzie miał bezprzewodowe jeszcze. I tyle. A pokupiłam dużo jeszcze takich prezentów już z myślą o Mikołajkach i o świętach, ale no to później na bieżąco będę wam pokazywać. A teraz kończę tego vloga. Jutro zacznę kolejnego. Bardzo wam dziękuję, że spędzacie ze mną vlogmas. Tutaj widzicie maseczkę tej Violety. Bardzo wam dziękuję, że spędzacie z nami vlogmas. Mam nadzieję, że bardzo podobają wam się te filmy. No i sprawia wam radość oglądanie nas i tego, co u nas słychać. Dziękuję wam serdecznie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym filmie.